Tadeusz Biniewicz i kolejne jego wspaniałe dzieło. Co to za dzieło? Jest to obraz według Jana Matejki. Szkic, malatura jest własna. Namalowany jest na sklejce, na desce. Nie na płótnie? Nie na płótnie. Bardzo ciężko się maluje. O wymiarach 160 na 110. Już jest obraz oprawiony, zaberniksowany, zabezpieczony. Także już jest całość skończona. No właśnie, zapraszając mnie tutaj na to nagranie, mówił pan, że właściciel przywiózł ramę. Tak. Rama przyjechała wraz z osobami, które montowały z Warszawy. Jest bardzo ładna, taka dobrana do obrazu, gdyż na obrazie jest bardzo dużo motywów takich koronkowej tej sprawy. Także to bardzo pięknie harmonizuje. Jedna wielka całość się z tego stworzyła. Jak długo trwały prace nad tym obrazem? Prace trwały 5 miesięcy. Zaczęta było 12 października. Codziennie było malowane. Najpierw został zrobiony delikatny szkic całości obrazu, a później były malowane. Szkic delikatny z tego powodu, że nie ma sensu, gdyż od razu ja maluję ornamentyki, takie koronki, te wszystkie rzeczy. To i tak nie by straciło przy malowaniu sens, żeby dokładnie rysować. Wzorował się pan na? Wzór jest wzięty z Jana Matejki. Nie ma tego obrazu tak w internecie. Jest jedna tylko publikacja. To był obraz z obrazów zaginionych dawniej. Także nie ma takich publikacji, żeby można było się dobrze odwzorować. Ja pragnę tu podziękować. Dom Jana Matejki umożliwił mi możliwości i jeszcze jedno muzeum, w tej chwili wyleciało mi z głowy, jak się ono nazywa. Właśnie dzięki nim mogłem stworzyć ten obraz i dlatego też malatura jest moja, gdyż dużo tej inwencji twórczej musiałem z własnej głowy. Czyli malatura, czyli pada pomysł. Całość tak jest według mnie, kolorystyka, dobranie, wycieniowanie, oddanie tego wszystkiego, ruchu, gestykulacji, no wszystkich tych rzeczy, które są zawarte na obrazie, to tylko szkic jest wzięty z matejkowskich obrazów. A gdzie ten obraz będzie można oglądać? No niestety jest to dla kolekcjonera prywatnego. To jest jedyna możliwość dzięki panu, że będzie można go obejrzeć w telewizji. I poza tym obrazu już nie będziemy mogli oglądać. No właśnie, przed chwileczką przyszliśmy z dworu. Tam pan rozładowywał za pomocą dźwigu wielki głaz. Co to będzie za rzeźba? To będzie wykonana rzeźba z granitu Blanco Salines, który przyjechał z Portugalii drogą morską, później na kołach. I no, jak już może niektórzy wiemy, albo jest, bo jest utrwalone, były bardzo wielkie problemy ze zdjęciem, wypionowaniem tego kamienia. A rzeźba z tego kamienia to będzie Neptun z Bolonii, gdzie byłem we Włoszech, niedawno wróciłem, oglądając tam rzeźbę. Tam jest Neptun w Bolonii, ale on jest odlew. Natomiast ja wykonam rzeźbę w granicie, będzie to pierwsza rzeźba na świecie wykuta w kamieniu. Także no, wielkie wezwanie przede mną. No właśnie, podjął się pan dużego wyzwania. Tak, jest to bardzo wielkie wyzwanie, to jest przepiękna rzeźba, wielka gra mięśni, no, ułożenia ciała i potęga tego, bo rzeźba będzie wynosiła 3 metry 40 centymetrów dokładnie, waga kamienia prawie 30 ton, także wielkie wyzwanie, gdzieś liczę 1,5 roku ciężkiej pracy, ale
opłaca się, żeby pokazać w przyszłości właśnie taką rzeźbę. No i będzie to jedna, jedyna jak na dzień dzisiejszy na świecie, która zostanie wykuta, a nie będzie to odlewem. Autorstwa Polaka. No tak. Muszę tu się pochwalić, że bardzo ładnie zostałem tam przyjęty w Bolonii, gdzie, bo w tej chwili Neptun w Bolonii przechodzi odrestaurowanie, ale mimo wszystko, on jest cały zakryty, mimo wszystko pozwolono mi obejrzeć, porobić, tak. Porobić zdjęcia, dotknąć. Także no, jestem bardzo wdzięczny, że tak dopięto te sprawy i panu, który jest zleceniodawca, również ze mną był, który poświęcił swój czas, żebym mógł później wykonać jak najlepiej tą rzeźbę. Rzeźba będzie stała w Polsce? Tak, rzeźba będzie stała w Polsce. Bliżej to będzie w Płocku. Do Płocka jest? Tak, do Płocka, niedaleko właśnie Płocka. Będzie to takim wielkim wizerunkiem, gdzie będzie można zobaczyć tak wspaniałą rzecz, bo do Bolonii zjeżdżają się oglądać z całego świata ludzie. Także my będziemy mieli bliżej, bo tylko do Płocka. Król Kazimierz Wielki był z tego samego materiału wykonany? Tak, Kazimierz Wielki był też z granitu, z Blanco Salini, firma Martinez bardzo uprzejmie stara się. Są to kamienie wydobywane na specjalne zamówienie. Muszę Państwu powiedzieć, że taki kamień normalnie wydobywany w mniejszych wymiarach, on jest o połowę tańszy od specjalnego wydobycia, gdyż też się wiąże z kłopotami jego wyciągnięcia w ogóle na powierzchnię i wydobycia takiego głazu. To, żeby nie popękał? Tak, żeby nie popękał i musi się przede wszystkim nadawać na rzeźbę, a Neptun z Bolonii to jest taka rzeźba, gdzie tam jest cały człowiek, wszystko ma, jak to się mówi, niczym nie można go wzmocnić, nieco. Po prostu musi kamień być idealny. Dlaczego zapytałem, czy z tego samego miejsca, bo pamiętam, jak rzeźbił pan Kazimierza Wielkiego, dużo więcej urządzeń, tych urządzeń, którymi pan to robił, zużył pan, niż pan przewidywał. Tak, wtedy zużyłem bardzo dużo, ale to była taka praca w takim wielkim głazie pierwsza. Nie miałem jeszcze może takiego wielkiego doświadczenia pod tym względem narzędzi i doboru, jak to się można powiedzieć, z danych firm. W tej chwili jestem troszkę pod tym kątem mądrzejszy. Mam większe doświadczenie, które są narzędzia lepsze, gorsze. I podejrzewam, że będzie mi troszeczkę lżej. Chociaż lata wchodzą na plecy. No właśnie, na placu stoi taki piękny anioł. Tak, anioł jest zrobiony do... To jest rzeźba w ogóle. Już jest gotowy praktycznie. Tak, gotowy do odbioru, zakonserwowany. Jest to rzeźba cmentarna, będzie we Wrocławku. Także wart takim zawieszenia oka, bo on jest naprawdę taki przemawiający. Jest pokazany właśnie bez wład, taki zadumanie, smutek. I spłynący z tego ciała, także bardzo przemławiająca rzeźba, bardzo dobrze oddana dla osoby oglądającej. W ostatnim czasie zrobił pan sporo rzeźb. Przy aniole stoi jeszcze niedokończona rzeźba. Tak, ona jeszcze tylko brakuje jej podstawy i cokołu. To jest Stefan Batory dla Bydgoszczy. No teraz już bardzo się tak skupiam i spieszę z jednego strony, bo muszę zrobić cokół, odsłonięcie na początku maja, także krótki okres czasu pozostał, bo po pierwsze Stefana Batorego już jest gotowe, tylko aby konserwacja, także... No jeszcze sztandarowe
Pytanie, gdzie będzie? To będzie w jednostce wojskowej w Bydgoszczy, tak. Czyli ta jednostka, która konwojowała naszego króla. Tak, tylko inna formacja. Inna formacja, ale właśnie w Bydgoszczy. Bardzo się cieszę, że mogę właśnie dla wojska robić, dla ludności. Ja to bardzo kocham, rzeźby, malarstwo. No po prostu spełniam swoje marzenia. W tym roku wyjazd do Francji będzie? No niestety nie. Mam bardzo mocno napięty grafik. Dostałem właśnie już zaproszenie, ale wyjazd ani w tym, ani w przyszłym roku nie wchodzi w grę, gdyż w 2018 roku pod koniec muszę oddać pomnik wolności dla miasta. Także o wyjeździe niestety muszę zapomnieć. Nie dam rady. Za dużo przyjmowałem prac, a czas jest nieubłagalny, także wywiązać się muszę, bo to są... A wszystko trzeba zrobić własnymi rękoma. Tak, bo teraz już jest troszeczkę, wie pan, inaczej. Jak jest umowa zawierana, to wszyscy zapisują, że musi być to przeze mnie wykonana. Są duże ograniczenia, jak to się mówi. No, ja z jednej strony się bardzo cieszę, że takie rzeczy mają miejsce, że właśnie doceniają mnie zleceniodawcy i chcą, żeby to tylko było moją ręką zrobione. No, będziemy obserwowali ten duży głaz podczas pracy i dziękuję panu za rozmowę. To ja dziękuję panu i państwu.